spółek. JSW straciło 2,32%, CCC 1,5%. Wartość obrotów na sesji wyniosła ponad 943 miliony złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach korporacji budowlanej DOM, wzrosły one o ponad 13%, a największy spadek odnotowały akcje spółki Hyperion S.A., spadły o ponad 18%. Największy obrót dziś zanotowano na akcjach spółki Alior Bank, a największa liczba transakcji, bo aż ponad 3,5 tysiąca, to walory KGHM. Euro kosztuje 4,40 zł, dolar 4,22 zł, a frank szwajcarski 4,11 zł. A więcej informacji z rynków finansowych oczywiście na naszej stronie, a ta strona to www.gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Przed mikrofonem ponownie Konrad Kołodziejski. Wracamy do dzisiejszej debaty dnia. Przypomnę, że moi państwa gości są dzisiaj Jakub Łuszcz, gościem niedzielnego, oraz Łukasz Rogojsz. Wyznanie Piotrowe. Przed chwilą mówiliśmy o wyraziło się w dziejach miasta. Teraz bym chciał porozmawiać troszeczkę o tym, jak będzie dalej się rozwijała sytuacja, zwłaszcza wokół konfliktu w Sejmie. Ale na początek chciałbym prosić Was o jeszcze raz o wysłuchanie apelu, który wygłosił dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jest to apel do opozycji o uznanie obowiązującego prawa, taki apel troszeczkę o uspokojenie sytuacji. I stąd na przykład takie rozwiązanie, które jest stosowane w Wielkiej Brytanii, że co piąte posiedzenie parlamentu, w Polsce chodzi o Sejm, ma porządek dzienny układany przez opozycję, że takie rozwiązanie jest do przedyskutowania także w Polsce. To jest pierwsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, czy możecie jakoś panowie skomentować to, co przed chwilą usłyszeliśmy? Jakub Jałowiczor. Ta propozycja jest, byłaby korzystna dla opozycji o tyle, nawet myślę nie ze względu na uregulowanie jej, czy jakąś zmianę jej statusu, ale dlatego, że dawałaby opozycji możliwość wyjścia z twarzą z tej sytuacji, w której ona jest w tej chwili, dlatego że posłowie ciągle jeszcze okupują salę plenarną. Bardzo wątpię, żeby chciało im się tam zostać na święta, biorąc pod uwagę ich, ich jeszcze z poniedziałku czy wtorku wpisy na Twitterze o tym, że wyłączają im klimatyzację na przykład. Raczej to nie jest takie zacięcie, jakie prezentowała samoobrona Majdanu, do której się niektóre osoby związane z opozycją odwołują. No i tak na dobrą sprawę opozycja w tej chwili mówi, że chce protestować do skutku, ale nie wiadomo, jaki to skutek. To znaczy co? Ustąpienie rządu? Jeśli chodzi o media, to rząd właściwie na razie sprawę zawiesił. To znaczy dziennikarze mają się poruszać po Sejmie na tych zasadach, które były. Z kolei są sygnały, że jednak będzie inaczej, że jednodniowe wyjściówki mają być wycofane, ale to zresztą i tak są sprawy, tak na dobrą sprawę, dla przeciętnego obywatela chyba niespecjalnie zrozumiałe. Raczej statystyczny Polak wątpię, żeby się interesował tym, czy jest wejście do kuluarów, albo czy można robić zdjęcie przez drzwi. No właśnie, na chwilę przepraszam przerwę od razu z pytaniem do Łukasza Rogojsza. No właśnie, na ile statystyczny Polak emocjonuje się tym, co się dzieje w Sejmie? Czy dla statystycznego Polaka kwestia ta może zostać sprowadzona do bardzo krótkiego i prostego wyjaśnienia, mianowicie takiego, że utrzymanie dotychczasowych zasad pracy mediów w Sejmie, ich swobodnego wstępu, swobodnego dostępu do polityków, to jest prawo obywateli do informacji. Dziennikarze nie walczą o to, żeby mieć dostęp do polityków, dlatego że tak bardzo brakuje im ich towarzystwa, tylko po to, żeby móc rzetelnie i kompleksowo informować ludzi o tym, do czego mają prawo być poinformowani. Czyli do pracy ludzi, którzy są zakontraktowani właśnie przez tego wspomnianego suwerena, za pieniądze tego suwerena. I to można dosłownie w ten prosty sposób wyjaśnić, więc tutaj ta sprawa nie jest zamknięta, bo wstęp mediów i zasady pracy mediów obecnie w Sejmie i w ogóle na terenie parlamentu nie są takie, jak był poprzednio. Nie można uzyskać przepustek jednorazowych do Sejmu, chociaż już w sobotę i później w poniedziałek po raz drugi. Marszałek Karczewski obiecywał, że będzie to dokładnie tak samo możliwe, jak było przed wybuchem całego tego konfliktu. Więc ta kwestia w tym momencie jest mniej więcej w tym punkcie, w którym była w sobotę rano, kiedy dowiedzieliśmy się, że dziennikarze wstępu do Sejmu nie mają. No właśnie, ale czy rzeczywiście chodziło tak naprawdę o kwestię dostępu? Oczywiście ja nie neguję, że to jest ważne,
protestowali przeciwko nowym regulacjom sejmowym w sprawie dostępu mediów do pracy Sejmu, nie tylko dziennikarze ze strony, nazwijmy ją, umownie liberalnej, ale również cała masa dziennikarzy wspierających rząd, czy też prawicowych, konserwatywnych. To przypomnę, że tutaj jakby to był ten dosyć ciekawy list, który jeszcze zanim do całego sporu doszło, był list wystosowany do marszałka Kuchcińskiego, który podpisali redaktorzy naczelni i publicyści właściwie z pełnego spektrum politycznego w Polsce, tak? To znaczy to jakby nie dzieli dziennikarzy w ogóle, ta kwestia tych nowych regulacji. Ja chciałem zadać inne pytanie. Chciałem zadać pytanie takie, czy rzeczywiście... Była to homilia świętego Jana Pawła II, wygłoszona w Poznaniu 20 czerwca 1983 roku podczas drugiej podróży apostolskiej świętego Antona Szewczyzny. Jeszcze u władzy, żeby wykazać się zamiłowaniem do wolności mediów. Jak sobie przypomnę na przykład strażnika miejskiego, który dostał po karku leżącego na ziemi Jarosława Stróżyka, który był w gazecie wtedy opozycyjnej akurat. To tutaj słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Wtedy. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam serdecznie wszystkich tych z Państwa, którzy już z przyborami do pisania czekają na kolejne propozycje w poradach kulinarnych, bo właśnie tę audycję rozpoczynamy. To już gorący czas w naszych kuchniach, powolutku zaczynamy już rozgrzewać wszystkie palniki. No i zaczną się te najgorętsze dni dla tych osób, które trudnią się przygotowaniem strawy, dobrej strawy, a szczególnie świątecznej dla najbliższych, dla osób, którym tę żywność przygotowują. To jest naprawdę bardzo pracowity czas, dlatego już od razu na samym początku wszystkich Państwa gorąco pozdrawiam i życzę wielu sił, aby wytrwać z pogodą w sercu i z radosnym uśmiechem na ustach, by potem cieszyć się świętami. A witam dzisiaj siostrę Faustynę, siostrę Loretankę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Panią Małgosię, Witam szczególnie też naszych słuchaczy, A mianowicie szeroka wieczorna w czerwonym mnie. Ale jeszcze później te właśnie pozowane zdjęcia możemy podać na zimno, wzorowany najwyraźniej na zdjęciach wystrzelonego studenta lub jako danie na ciepło, na przykład danie obiadowe. Trafiły do mediów zagranicznych. Szeroka wieczorna w czerwonym mnie. Że policja rozpędza manifestację w obronie wolności mediów w Polsce. Cały czas zawieramy się do notowania. Dzisiejszą opinię Komisji Europejskiej, która zainteresowała się kolejny raz Trybunałem Konstytucyjnym. To jest, tak, myślę, największy skutek, jaki te protesty mogą wywołać. To znaczy, o ile w Polsce te zapowiedzi Majdanu to jest raczej... Kibicowie to nazwali napinactwem internetowym, to znaczy opowiadanie, jak to zaraz wyciągniemy kosy i rozpędzimy w drugiej stronie, to nie ma najmniejszych szans na realizację. O tyle jakieś odbujanie sytuacji za granicą, wywołanie jakichś skutków politycznych, czy na przykład kłopotów na rynkach finansowych, to już można sobie wyobrazić. A dzisiaj Komisja Europejska zebrała się na presję wiceprzewodniczącego Komisji, czyli Fransa Timmermansa. I dyskutowała na temat sytuacji w Polsce. To już jest kolejne jakby spotkanie wysokich gremiów europejskich poświęcone praworządności w Polsce. Przypomnę, że Polska dostała dwa miesiące, dostała rekomendację, co dalej powinna zrobić, dwa miesiące na odpowiedź. To jest już pewne zaostrzenie, bo normalnie się daje trzy miesiące. Tym razem dostaliśmy dwa miesiące. No i tak, no i to jest pytanie w tej chwili, te reakcje instytucji europejskiej są podyktowane rzeczywiście troską o to, co się w Polsce dzieje, a na ile są próbą wymuszenia pewnego ładu, powiedzmy go liberalnego, który jest typowy dla Europy Zachodniej.
Zarzuty się pojawiają takie, że dzieje się w Europie znacznie więcej proszę, ale to, proszę najpierw siostra nam zdradzić, co to jest pieprz prawdziwy. Na przykład z tragedią w Berlinie, tak? Generalnie problemem z terroryzmem, no, odbiera troszeczkę autorytet europejski. Być może odbiera wolę w Polsce, nie wiem jak jest w Europie, ponieważ jest, można by taką tezę postawić, że udają, że się nic w Europie nie dzieje, a zajmując się Polską, no, próbują pokazać, jakie są priorytety. To znaczy Komisja Europejska pokazuje, że priorytetem nie jest tak naprawdę kwestia uchodźców, nie jest kwestia terroryzmu, no, tylko kwestia pewnego ładu liberalnego typowego dla Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska trochę podważa wiarygodność swoich działań w obecnej sytuacji w Europie, tak? Znaczy w momencie, kiedy mamy dokładnie w tym, wczoraj mamy zamach terrorystyczny, bardzo dramatyczny w Berlinie, a komisja rozmawia o Polsce, Łukasz Rogojusz. Znaczy, jeszcze jednym słowem odnośnie do tego, co pan redaktor tutaj powiedział, odniosę do piątkowej manifestacji w Sejmie. Ona nie była nigdzie zarejestrowana, zgłoszona przed Sejmem. Ona nie była nigdzie zarejestrowana, to można sprawdzić na stronach Stołecznego Ratusza. Tak samo jak argument, że sobotnia manifestacja była zarejestrowana, a była to manifestacja Partii Razem, która była zarejestrowana odpowiednio wcześniej, bo miała dotyczyć edukacji, tylko że zamiast 300 osób przyszło tam 4 czy 5 tysięcy. I to tak tytułem radości w ogóle. Dwucentymetrowy kawałek. Co do szacunków, to wiadomo, każda strona podaje odpowiednie inne. Tutaj uporządkujmy rzeczywiście. Jest kwestia taka, że pojawiały się informacje o tym, że one były jakoś tak uportowane. Czy ten imbir obrany ze skórki, czy... Że ta manifestacja pod Sejmem była wcześniej zgłoszona. Oczywiście, jak się spojrzy do dokumentów, do biuletynu informacji publicznej, to takich danych tam nie ma. Tak, są, jest, prawdopodobnie zostało to pomylone z miasteczkiem namiotowym pod kancelarią premiera, bo tam jakby są stałe zgłoszenia non-stop manifestacji pod Sejmem. Rzeczywiście manifestacja zgłoszona nie była, przynajmniej tak wynika z dostępnych dokumentów. A co do kwestii Komisji Europejskiej, to bardzo śmieszą mnie takie sformułowania, jakie chociażby wygłosił minister Błaszczak, że mamy faktycznie tu w Europie dzieje się coś takiego jak zamach w Berlinie, a my się zajmujemy frustracjami dziennikarzy i opozycji, która próbuje żerować na tych frustracjach dziennikarzy. No, tego rodzaju wypowiedzi z ust tak prominentnego polityka partii rządzącej i polskiego rządu wydają mi się cokolwiek kuriozalne. Posłowa nie padają, ale tutaj też pana ministra dziennikarzy, tych sfrustrowanych dziennikarzy, jak to nazwał, pragnę zapewnić, że nie chodzi to tylko o frustrację, chodzi o fundamentalne kwestie państwa demokratycznego, czyli dostęp obywateli do informacji, dostęp obywateli do polityków, o transparentność pracy Sejmu i Senatu. I nie dziwię się, że Komisja Europejska poświęca temu czas. Dzisiaj co prawda Franz Timmermans mówił, że nie zajęli się jeszcze tą kwestią, bo zajmowali się wyłącznie kwestią Trybunału Konstytucyjnego i ich zalecenia dotyczyły wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, ale jeżeli ta sprawa nie zostanie w jakiś sposób w najbliższym czasie przez stronę rządową, przez stronę opozycyjną uporządkowaną, to nie wykluczam tego, że też Komisja Europejska się tym zainteresuje, dlatego że ustalenia, które zaproponował w tym już broszurze marszałek Kuczyński, bardzo mocno wgrywające w jakość i swobodę pracy dziennikarzy, co zresztą, jak pan redaktor tutaj podkreślił, co do tego zgodzili się dziennikarze z każdej strony barykady, bez znaczenia na przynależność redakcyjną czy światopoglądową. No właśnie, ale pytanie jest takie. Czy to jest rzeczywiście na tyle pilna kwestia, że komisja się tym zajmuje? Jednak mimo wszystko w kontekście Berlina, być może jest to jakoś tam przez... To jest tak jak Kuba Jałowiczor mówił, że to jest to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jest trochę skierowane na zagranicę. Tak? Bo z punktu widzenia takiej opinii publicznej w Polsce, jakby no, kwestie terroryzmu, zagrożenie, które jest tuż za naszą granicą, wydaje się znacznie poważniejszą kwestią niż spór w Sejmie, który jakoś tam wydaje się być
Jest no, po tej presji jednak, po tym dużym oporze wszystkich środowisk dziennikarskich, jednak jakoś zmierza ku rozwiązaniu, godziny, tak? No, więc jakby, no to jest pytanie o pewną hierarchię, czy faktycznie to jest taki problem, który należy akurat w tym momencie poświęcać miejsce, w momencie, kiedy właśnie dzieją się bardzo złe rzeczy w Europie. No to jest problem, któremu miejsce można poświęcać bez większego ryzyka, to znaczy nie trzeba przyznawać, że się popełniło błąd w polityce migracyjnej, jeżeli się potępia sytuację w Polsce, no bo jeżeli się mówi o tej sytuacji związanej z bezpieczeństwem europejskim, no to nie dalej jak wczoraj Donald Tusk mówił, parę stwierdził, że przecież od początku było mówione, że Europa musi pilnować swoich zewnętrznych granic. To nie jest prawda. Od początku było mówione, że Europa musi przyjmować imigrantów nazywanych uchodźcami, dlatego że to jest miara naszego człowieczeństwa. Jedyny kraj, który ściśle trzymał się unijnych zasad, jeśli chodzi o przepływ ludności, czyli Węgry, był potępiany jako reżim niemalże faszystowski, który znakuje ludzi. Interesowanie polegało na tym, że interesowano ludziom na przykład nakazywano zakładać takie opaski do identyfikacji, w związku z tym, że nie było innego sposobu, żeby mieli jakiekolwiek dokumenty. Więc z jednej strony wycofanie z tej polityki powoli jakiś zaczyna następować, ale też tak zupełnie wprost, to mało kto chce to powiedzieć, że tutaj popełniono błąd. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mówienie o Polsce jest bezpieczniejsze, to znaczy nikt metro od tego nie wybucha. Jeżeli się mówi o zagrożeniu islamskim, to się mogą problemy zrobić. Jeżeli nie u nas, to na przykład ataki na armię muzułmańską, chrześcijańską, czy jakąś inną ludność na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy choćby, jaka była skala zajść po karykaturach Mahometa w jednym piśmie, w jednym kraju. Więc dwa kraje, bo wcześniej była Dania, tak? Dania to zrobiła, to właśnie o Danii mówię. A osobą sprawą jest prawda Szarii Jeroen, że to jest jeszcze co innego. Więc to jest po prostu mniejszy problem, ale też proszę to powiedzieć, no, któreś raz instytucje unijne Polską się zajmują i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Bardzo proszę, mamy niewiele czasu, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz, ale chciałbym się ten termin teraz spytać. Zaczęliśmy od Trybunału, przeszliśmy gdzieś tam sobie omawiając Sejm, sytuację opozycji. Przez ostatnie kilka dni doszło do pewnej ciekawej zmiany, jeśli chodzi o scenę polityczną, właśnie tą opozycyjną. Z jednej strony skończyła się kadencja profesora Rzeplińskiego. Już pojawiają się głosy takie, że byłby być może dobrym kandydatem na prezydenta, tak? Na następnych wyborach. Być może rzeczywiście wiele wskazuje na to, że profesor Rzepliński takie ambicje by miał. Z drugiej strony jednak, na skutek rozmaitych roszad partyjnych wewnątrz instytucji europejskiej, wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk nie będzie miał kolejną kadencję przewodniczącym Rady Europejskiej. I to jakby Donald Tusk już daje do zrozumienia, ponieważ coraz bardziej angażuje się w swoich wypowiedziach w ocenie sytuacji w Polsce. To jest tak jakby powrót Donalda Tuska na scenę polityczną. Jeżeli Donald Tusk wróci, a wiele na to wskazuje, no to też jest naturalnym jakby kandydatem do tego, żeby przewodzić opozycji. Jak wy patrzycie na tę sytuację? Czy może dojść do jakiegoś zwarcia pomiędzy Tuskiem a Rzeplińskim? Jakie się w tym wszystkim się znajdzie Platforma Obywatelska, prawda, gdzie już karty zostały niby rozdane, ale tutaj jedna nagle pojawią się inni kontrkandydaci. Łukasz Robert. Jedna łyżka kakao. Profesor Rzepliński nigdy nie powiedział otwarcie, że rozważa czy to karierę polityczną, czy opcję kandydowania. Gdyby nie powiedział, to jeszcze nic nie oznacza. Nie zgłaszał też tak otwarcie politycznych ambicji. Co prawda wypowiadał się, co mu zarzucano w sposób stricte polityczny, ale to było konkretnie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i sprawy Trybunału. Teraz wystarczy obserwować, co będzie się z profesorem Rzepińskim działo dalej, żeby zobaczyć, jakie będą miały dalej plany. Co do Donalda Tuska, to moim zdaniem to jest też zdanie, które w swoich wypowiedziach przejawiają politycy opozycji. Jego powrót dla opozycji mimo wszystko zakrzykiem pewnej charyzmy, doświadczenia. Przede wszystkim też umiejętności wygrywania z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, przypominam, że są to składniki na piernik śmietanowy. Dokonań w tym zakresie jak Donald Tusk. Sześć szklanek mąki. Czy byłby kandydatem na prezydenta? No sam Grzegorz Schetyna bodajże w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział, że powiedział, że przywitałby go premisoną. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że Donald Tusk jest postacią zbyt dużego formatu, żeby można by było
cudzysłowie nakryć czapkę i po prostu gdzieś zmarginalizować. Więc powrót Donalda Tuska na pewno sprawy Prawu i Sprawiedliwości namieszał. Dlatego też trochę dziwi mnie, że tak stanowczo starają się pozbawić go tego poparcia, chociaż nie wiadomo, czy miałoby jakikolwiek decyzyjny i decydujący wpływ, bo dla nich, moim zdaniem, wygodniej byłoby go na razie mimo wszystko trzymać z dala od polskiej polityki w Brukseli. Tam, będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, mógłby dalej być krytykowany, odsądzany od przyjęcia, ale bezpośredniego zaangażowania w polską politykę. Wiele wskazuje na to, że nie polski rząd decyduje o dalszych losach Donalda Tuska w strukturach europejskich, a same struktury decydują i chyba one nie są na skutek rozmaitych politycznych uwarunkowań. Straży szansy tak króciutko, Jakub Jałowiczor. Czy Grzegorz Schetyna czeka chlebem i solą Donalda Tuska? Tak, Grzegorz Schetyna nie ma wielkich powodów, żeby cieszyć się z powrotu Donalda Tuska, ale też na pewno generalnie cała ta opcja opozycyjna będzie miałaby z Tuska większe pożytek niż Rzeplińskiego. Pytanie, czy Tusk nie wyląduje prosto na detonatorze, pamiętam na sprawie Amber Gold, w której jego i jego syna nazwisko wypływa. No to jest też kwestia taka, czyli kwestia Amber Gold to też nie jest rzecz, na której, która może przekonać jedynie przeciwników Donalda Tuska. Pamiętajmy, że Donald Tusk być może postawiony pod presją, pod zarzutami Prawa i Sprawiedliwości, też może próbować zyskiwać na tym, tak? Więc może być różnie. Panowie, powoli kończymy naszą debatę. Ja rozumiem, że konkluzja jest taka, że na razie w Sejmie dużo się dzieje, natomiast wiele wskazuje na to, że konflikt, który trwa od roku, tak szybko się jeszcze nie skończył, więc na pewno będziemy mieli okazję o tym rozmawiać. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Jakub Jałowiczor z Gościem Dziennego. Dziękuję bardzo. Oraz Łukasz Rogojś z Rzecznika. Dziękuję również. Ja Konrad Kołodziński. W tym momencie przygotować karmę, do usłyszenia. Będzie nam potrzebny później do dodania tego ciasta. Kolejna debata dnia o tej samej porze. Już powiem, jak się go wykonuje. No tak moim sposobem, naszym, którym przygotowujemy. Zachęcam, żeby się zdecydowali na przejście do schroniska dla ludzi bezdomnych, gdzie mieliby lepsze warunki. To jest tak chyba głębszą patelnię. Chodzi o to, żeby to było takie naczynie trochę wyższe. Jeżeli by się nie udało przynajmniej jedną osobę uratować, to już byłaby usatysfakcjonowana. Wsypujemy do garnka, podłączamy, wstawiamy na gaz. Z my się znamy. Chodzi na zupę do tysiąc Pan nie przechodzi teraz na zupę. Wchodzę do garnka, pan się zagotuje, to wtedy możemy go łyżką pan chodzi. To dobrze, że pan chodzi do karkasu. A gdzie w ogóle mieszka? To jest taki pusty sam. A nie zimno panu? Jest to zimno, czasami trzeba chodzić całą noc. Nie lepiej by było do schroniska iść? Nie chcę mnie być przyjąć. Jakby pan przestał pić, przychodzi do nas. Wlewamy jak pan nie pije, to proszę przychodzić do nas na zupę, to zapraszam. To była uzytutowa Święty Mikołaj. Takie wody, może być przygotowane, może być jakaś kranu woda. I nie dostał pan upominka Świętego Mikołaja. Proszę bardzo, pan dostanie spóźnionego. Czyli na imię wrocy może się zaprosić. Najbardziej, tym to proszę przyjść trzeźwy. Pana proszę. Trzeźwy, rozumiemy się? Odwiedza pomaga nam dusi, o nas tylko ogrzewania nam brakuje. A gdzie mieszkacie? Gdzie mi się podoba? Jakoś mamy tę karmę przygotowaną. Dlaczego mieszkacie pod niebem, a nie pod dachem? Gdzie mi się kryje, tam się kryje. Gdzie mi się ciepło, tam się kryje. Pod duchem, piwnicy. A nie lepiej pracować, zarabiać pieniądze, mieć mieszkanie. Proszę dać pracę. Będziemy pracować. Proszę podać pracę, już pracujemy na ojcu. Pan zostawił, cokolwiek by czynili jedną z tych braci moich najmniejszych w mieście, uczynili. Druga sprawa, po prostu każdy z tych ludzi widzę dziecko Boże, mimo że jest nieprzeźwy, czy jakieś tam brudne za przeproszeniem, jednak w tym człowieku dostrzegam autentyczne dziecko Boże. Stara się siostra te dzieci Boże w jakiś sposób resocjalizować? Tam się rozmawia za kręcać. Jest tutaj ośrodek, który prowadzi rekolekcje trzeźwościowe. Proponuję im, żeby poszli, żeby się zaangażowali, żeby skorzystali z tej pomocy. Jedna osoba skorzystała na 50 osób. Mało. Bardzo mało. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli by jedna osoba została uratowana, to już jest bardzo dużo. Jak pan ocenia misję siostry?
Jan Geneja, komendant Straży Miejskiej w Przemyślu. Jest to wielka sprawa, wielkie poświęcenie i wielkie zaangażowanie dla tych osób, które stoją trochę w rozkroku pomiędzy normalnym życiem, a życiem takim wykluczającym człowieka. Skupi ich tylko alkoholizm, tylko w wielu przypadkach nie mają takiej pomocnej dłoni, która by pomogła im wydobyć się z ich problemów. To, co wszyscy felicjanki robią, to jest wielka sprawa. Pracują z tymi osobami, które zostały przez własne rodziny zapomniane, które mają problemy i nie mogą sobie same z tymi problemami poradzić i tak naprawdę nie mają takiego konta, do którego mogliby wrócić i ktoś by na nich czekał. Siostry czekają. Był to materiał Marka Cynkara o siostrze Gabrieli ze Zgromadzenia Sióstr Felicjan, która w Przemyślu odwiedza miejsca, w których lubią przybywać osoby z marginesu społecznego, pustostany, dworce, place przed supermarketami. Zachęca do trzeźwości i podjęcia pracy, a także namawia do spędzania zimy w schronisku dla bezdomnych, a nie na ulicy. Jest 3:58. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, przed kartki w parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, nie nadążyłam. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią. Na końcu dodajemy kupite białka, delikatnie mieszamy i teraz tak, wykładanie i bakanie. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wymieni, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji życie nie tylko sportowe. Każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Można wysmarować, można papierem położyć. Bardzo ładnie też odchodzi i się wysmaruje z ruchu. I pieczemy w jakiej temperaturze? W 150 stopniach, tak pół godziny, żeby ono miało też czas na jeszcze rośnięcie do ciastu mięsu. Tak. A zwiększamy tak do 70-80 stopni temperaturę, żeby to ciasto jeszcze tak biegło i nie było surowe. I na jak długo jeszcze w tej wyższej? Jeszcze na jakieś 20 minut. Nominacja na to stanowisko wybrała w Pałacu Prezydenckim. Była ona jedynym z dwóch, kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Kontrkandydatem był sędzia Mariusz Koszyński, który dołączył do składu orzekającego. Karol Tokarczyk. W wtorek prezydent Andrzej Duda powierzył sędziom przyjęcie i pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego do czasu powołania nowego szefa tej instytucji. Prezydent skierował do nowej szefowej Trybunału dwie prośby. Chciałbym, aby zakończyły się spory. Andrzej Duda prosił też o zwiększenie intensywności prac w Sądzie Konstytucyjnym. Jest wiele zaległości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. W poniedziałek zakończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Julia Przyłębska pełniła wcześniej m.in. funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Była też radcą ambasady RP w Berlinie. Wspierała Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Prawie 40 dodatkowych pociągów, dodatkowe wagony i informacje na dworcach. Tak kolejarze przygotowują się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Szczyt przewozowy rozpocznie się dziś po południu. Największym zainteresowaniem pasażerów cieszą się połączenia między dużymi miastami. Spółka, która je obsługuje, PKP Intercity, w razie potrzeby zwiększy liczbę miejsc. Jak mówi rzecznik firmy Cezary Nowak, nie powinno ich zabraknąć. Przede wszystkim planujemy wzmocnienia, które będą uzależnione od frekwencji w pociągach. Dlatego zachęcamy naszych pasażerów do tego, żeby kupowali biloty wcześniej, ponieważ na podstawie systemu sprzedaży jesteśmy w stanie oszacować, jaka będzie frekwencja w danym pociągu. Wówczas, kiedy ona będzie już wysoka, zanim ten pociąg ruszy, będziemy wzmacniać nasze składy dodatkowymi wagonami. Przewoźnik uruchomi 36 dodatkowych pociągów, które będą jeździć zarówno w okresie świąt, jak i Sylwestra i Nowego Roku. Będą funkcjonować zarówno w okresie świątecznym, jak i w okresie sylwestrowym. Przykładowo takie pociągi wyjadą do Zakopanego w okresie przedsylwestrowym. Ponadto w okresach tak zwanych szczytów przewozowych na 18 największych dworcach w Polsce dostępni są nasi informatorzy mobilni.
Pojawią się oni na 19 największych dworcach w Polsce. Informacje dotyczące rozkładu jazdy będzie można uzyskać w języku polskim i angielskim. W Irkucku do 60 osób wzrosła liczba ofiar zatrucia metanolem. Wszyscy zmarli, pili wcześniej płyn do kąpieli o nazwie Bojarysznik. W szpitalach wciąż pozostaje 41 pacjentów z objawami zatrucia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Irkucku wprowadzono stan wyjątkowy. Policjanci odwiedzają wszystkie mieszkania, informując o szkodliwości nieprzeznaczonych do spożycia, a zawierających alkohol preparatów. Wprowadzono zakaz sprzedaży tego typu produktów i skonfiskowano kilka ton bojarsznika. Jak informuje telewizja Rosja 24, zatrzymano osoby podejrzewane o rozprowadzanie trującego płynu. Komitet śledczy poinformował o zatrzymaniu 9 osób w związku ze sprawą zatruć. To przedsiębiorcy i sprzedawcy, którzy rozprowadzali preparat na lokalnym rynku. Organy ścigania sprawdzają również targowiska w Petersburgu i Osetii Północnej. Według rosyjskich agencji bojarsznik jest dość popularnym preparatem w Rosji, głównie wśród osób uzależnionych od alkoholu, które zamiast do kąpieli stosowały go jako zamiennik w stosunku do znacznie droższej wódki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki odwołanych połączeń lotniczych i wzrastające ceny żywności. Mieszkańcy Pekinu i okolicznych miast od ubiegłego piątku muszą stawić czoła największej w tym roku chmurze smogu. W stolicy Chin widoczność spadła do poniżej 200 metrów. Tomasz Sajewicz. Z tego powodu we wtorek na pekińskim lotnisku odwołanych zostało wiele rejsów. Z relacji mediów wynika, że tylko do godziny 18 z Pekinu odleciało 360 samolotów. Z powodu utrzymującego się już szósty dzień smogu w Pekinie nieznacznie wzrosły ceny podstawowych produktów rolnych. W stolicy Chin utrzymany został najwyższy alert dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Z powodu smogu ograniczono ruch samochodów osobowych. Minimalna widoczność doprowadziła też do zamknięcia części autostrad wokół Pekinu. Zdaniem synoptyków sytuacja polepszy się już we czwartek. Wówczas spodziewane są wiatry, które pomogą rozwiać część smogu z nadchińskiej stolicy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Prognoza pogody. Z Pekinu wracamy do Polski. W dzień w zachodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, ale na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a po południu na wybrzeżu oraz Pomorzu słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w rejonach mgieł jeszcze zachmurzenie całkowite. Temperatura od plus 1 do plus 5 stopni, jedynie w Karpatach około minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po czwartej, teraz w Polskim Radiu 24, czas na felieton Wojciecha Reszczyńskiego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu. Czy to nie paradoks, że opozycja parlamentarna, ten do niedawna jeszcze rządzący establishment, wspierany przez liczne media, dziś walczy o nie pod hasłem wolne media w Sejmie? Bo to przez Sejm przebiega główny front walki politycznej. Od wielu lat istnieje kategoria tzw. zaprzyjaźnionych mediów, o których bez ogródek mówił świętej pamięci Andrzej Wajda. To wszystkie te TVN-y, Polsaty, ale już nie TVP, bo wtedy, kiedy to Wajda mówił, rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dziś jest podobnie. Opozycja ma swoje, jak dawniej zaprzyjaźnione media, a media publiczne, które nie tak dawno jeszcze niczym nie różniły się od mediów komercyjnych, starają się zachować jakieś podstawowe dziennikarskie standardy, prostując ewidentne manipulacje głównych mediów komercyjnych. Z tego powodu są przedmiotem agresji w środowisku zwolenników obecnej opozycji. Na przykład na marszach tak zwanego kodu media publiczne zagłusza się, uniemożliwia się pracę reporterów, dochodzi niekiedy do rękoczynów. A jak to jest na uroczystościach religijnych? Czy tam też pojawia się agresja? Nawet gdy niektóre media komercyjne podszywają się pod inne, a potrafią na przykład zmienić logo na mikrofonie na logo telewizji Trwam albo Radia Maria, albo podszyć się pod nieistniejące stacje radiowe czy telewizyjne, to agresji tam nie ma. 11 listopada w Święto Niepodległości uczestniczyłem w krucjacie różańcowej za ojczyznę legalnej, zgłoszonej w ratuszu manifestacji zapoczątkowanej mszą świętą w kościele na placu Trzech Krzyży. Proszę sobie wyobrazić, że jedyna kamera telewizyjna, jaka pojawiła się na tej uroczystości, była kamerą telewizji Superstacja, znanej, mówiąc delikatnie, z niechęci do kościoło-katolickiego. Szkoda, że nie było kamery telewizji publicznej. Dla zgromadzonych ponad 500 osób było oczywiste, że reporter Superstacji będzie szukać obrazków i kręcić wypowiedzi, którymi posłuży się bynajmniej nie dla popularyzacji różańca świętego.
Tym niemniej nikt nie odmawiał mu odpowiedzi, nikt nie odpychał reportera, nie zasłaniał mu kamery, nie naśmiewał się z niego. Chciałbym, żeby tak było na manifestacjach KOD-u z udziałem publicznej telewizji. Więcej kultury, KOD-owcy. Ale podobne prośby trzeba też skierować do posłów obecnej opozycji, którzy przez nikogo nie proszeni poczuli się raptem reprezentantami całego środowiska dziennikarskiego i zablokowali pracę parlamentu pod pretekstem obrony wolnych mediów w Sejmie. Kiedy rządzili, obojętne im były medialne prowokacje i kłamstwa na temat tragedii smoleńskiej. Nie protestowali, kiedy władza szarpała się z dziennikarzami w redakcji Tygodnika Wprost, chcąc wyrwać im tajne nagrania z knajpy Sowa i Przyjaciele. Kiedy władza zwalniała z mediów publicznych nie kochających ich zbyt mocno dziennikarzy. Kiedy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w czasie trwania protestów zatrzymano dwóch dziennikarzy i osadzono ich w areszcie. Nie widziałem też ani jednego posła Platformy na marszu w obronie dyskryminowanej telewizji Trwam, której jak inne telewizje w demokratycznym państwie chciała nadawać swój program na multipleksie. Nie słyszałem głosu wsparcia dla niezależnych dziennikarzy gnębionych przez sądy za pomówienia i zniesławienia, oskarżonych z powodu tak cywilnego z żądaniem wielkich odszkodowań. Słyszałem zaś o rozmowach przy śmietniku pana Grzegorza Hajdarowicza, właściciela dziennika Rzeczpospolita, z ministrem od Donalda Tuska Pawłem Grasiem na kilka godzin przed ukazaniem się artykułu Trotyl we wraku Tupolewa, co skończyło się zwolnieniem autora artykułu Cezarego Gmyza, redaktora naczelnego i jego zastępcy oraz szefa działu krajowego. Nie czarujmy się, politycy będą bronić tych mediów, które są im życzliwe, a krytykować, a nawet zwalczać te media, które patrzą im na ręce. Dlatego troska posłów opozycji o wolne media w Sejmie to chyba największy humbug mijającego roku. Naciągany pretekst do wywołania awantury i zablokowania prac Sejmu, tym samym niedopuszczenia do uchwalenia ustawy budżetowej i antyubeckich. W styczniu, już wiemy o tym, ma powstać nowy regulamin pracy dziennikarzy w Sejmie i Senacie, regulamin stworzony przez marszałków i środowiska dziennikarskie. Będzie tak, jak było. Dlatego nie spodziewajmy się dziennikarskich relacji pokazujących zgodną pracę posłów opozycji z posłami partii rządzącej, siedzących grzecznie przy stołach i w skupieniu pochylonych nad projektami ustaw. Nie o taki widok chodzi opozycji. Nie o takie sceny zabiegają. Ma być pokazywana walka ze znienawidzonym pisowskim reżimem, przed którym broni nas obecna opozycja. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór, Joanna Sławińska, a ze mną znawczyni kina włoskiego, krytyk filmowy Diana Dąbrowska. Dobry wieczór. 20 lat temu, 19 grudnia 1996 roku, zmarł aktor Marcello Mastroianni. Quello che prima ti sembrava impossibile, diventerà semplice, ma non ci credi. Io sono sicuro. Anche domani. Guarda, guarda la taglia del cielo. Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni urodził się 28 września 1924 roku w Fontana Lille. Chcemy dzisiej przypomnieć postać tego znakomitego aktora, wymykającego się schematem. Mamy nadzieję, że uda nam się odalić ten mitnik, który narosły wokół jego osoby. Pierwszy z tych mitów jest taki, że był gwiazdą, że był wielkim gwiazdą. No trudno właściwie to było przeczyć, tak? A jednak, trzeba pamiętać, że to jest epoka, kiedy ruska kinematografia chciała wytworzyć swój własny Hollywood. Sofia Loren dziś rośnie jako gwiazda na wiór hollywoodzkiej gwiazdy, dzięki jej mężowi Carlo Santiago. Mastroianni takiego szczęścia nie miał, chociaż z Loren współpracował i gdzieś musiał sobie tę drogę sam wydawać. I na pewno nie zacznie jako gwiazdor, bo chcę zauważyć, że został odkryty przez Sikorskiego, który też dał mu takie pierwsze przypadki filmowarskie, to był film Białe Noce na podstawie Dostojewskiego. Ale pierwsza rola Mastroianniego to w ogóle bardzo grzeczny, subtelny chłopak, który w ogóle nie kojarzył nam się ani z Marcello, ani z niego, jakby z filmu Kolejnego z Nastrokowi, czy z Szybingiem. Także gdzieś tam na pewno nie łączy się z Mastroianni,
tak na pierwszy rzut oka. Smutku, melancholii, introspekcji, które na przykład mamy cały czas nie związane czas, przez szczególne wydarzenia, kariera. To jest dosyć ciekawe. I też jak na gwiazdę przystała, miała swoje fobie, ale to nie są ludzie prostym człowiekiem. Jego córka kiedyś o nim powiedziała, że tata jest człowiekiem prostym, ale nie człowiek. To też było lepiej może tak jest, ale coś takiego chodziło, że to jest człowiek tak, można powiedzieć, głęboki, że zarazem powierzchniowy i odwrotny. Paradoksalnie. Będzie mianowicie o tych paradoksach, o tych, o tym, że właściwie Marcello Mastroianni był właśnie bardzo niejednoznacznym człowiekiem i wszelkie te cytowanie do Stalona jest na niepowodzenie, ale zatrzymują się przy sobie gwiazdor jeszcze, znaczy w pewnym sensie, no jednak był tym gwiazdorem, dlatego że był szalenie popularny, był naśladowany jego styl, prawda, jego sposób noszenia się, jego okulary, jego fryzury i tak dalej. Poza tym, jak mówimy Marcello Mastroianni, to natychmiast przypominają nam się właśnie nazwiska wielkich włoskich reżyserów, jak Federica Fellini, czy Ettore Scola, no i właśnie tytuł filmu wspomnianego Felliniego, Ośmiu czy Słodkie życie. I jest kontrargument, żeby zaatakować właśnie ten, że był gwiazdorem. Nie, gwiazdorem to było dziwo, to jest ten aktor, który został zastąpiony przez Stany Zjednoczone, ale który wykorzystywał to swoje gwiazdorstwo, mam wrażenie, jak człowiek się wczyta w jego wyobraźnię na oko. Hollywood bardzo chciało, żeby tak jak film mieli w ogóle taką, można powiedzieć, metodę podkupywania Europie różnych tam gwiazd, aktorów i tak dalej. Gwiazdorstwo na tyle Mastroianniego to jest sprawa dosyć, może nie perwersyjna, ale taka trochę na oko. Jak ja to rozumiem, to jaki byłby tutaj kontrargument? Po pierwsze, Mastroianni do dzisiaj walczy o taki tytuł pierwszego włoskiego aktora. Jest to walka, którą właściwie przegrał, patrząc na włoskie media, na taką pamięć kolektywną, z Jacques Alberto Sordi, który swojego czasu, którego filmy też były znane w Polsce, można wspomnieć różne komedie, w których on grał, jak Amerykan Inżynier chociażby, ale statystycznie Włoch i też taki Włoch, z którym publiczność włoska chce się identyfikować, to zdecydowanie Alberto Sordi. Z kolei Sordi przegrał, i to warto zauważyć, walkę, jeżeli chodzi o prymat w Stanach Zjednoczonych. To był czas, kiedy wszystkie gwiazdy, szczególnie gwiazdy kobiece, które sobie radziły na tym polu o wiele lepiej niż mężczyźni, czy to Sordi, czy Mastroianni jako że się Jay Sedynem, który poradził sobie w tej walce, ale te gwiazdy włoskie przede wszystkim odcisnęły piętno w Hollywood. Myślimy Claudia Cardinale, Sofia Loren, Regina Lollobrigida, świat próbował nauczyć się tego trudnego nazwiska, Humphrey Bogart uważał, że tych spaghetti nie wymyślono niczego lepszego niż uśmiech w nogi jednej z tych aktorek, którą był akurat zakochany w ginie, najbardziej z nich wszystkich. Także Mastroianni jest jedynym aktorem włoskim, mężczyzną, którego pamiętamy jakby właśnie z tej funkcji, z tej roli, jaką miał, żeby współtworzyć włoskość za granicą. I teraz w Hollywood na jego pęcie, po tym wiecie szczególnie, to był szał. Wycieczki do Włoch w latach 60. żeby tylko spotkać takiego Mastroianniego, bo gdzieś tam była wiara, że to Mastroianni to właściwie na wiadomo, to za rogiem stoi, można go łatwo spotkać. Wszyscy dziewczęta 15-16-letni, którymi trąbą z takim Mastroianniem. Także właściwie to nie jest stworzenie systemu, który przerósł rzeczywistość. Rzeczywistość musiała pomału dogadać to wszystko, te okulary, ubrania, garnitury. To jest coś, co Mastroianni tak naprawdę stworzył i bardziej się sprzedało za granicą niż samej Italii. No właśnie, a we Włoszech właściwie nie do końca, jak mówisz, był postrzegany jako taki kwintesencja włoskości. Tak był postrzegany na zewnątrz i można nawet powiedzieć o taką tezę, że on był antygwiazdorem i antybohaterem we włoskim filmie. Patrząc na role, jakie zrobił, to oczywiście nie przede wszystkim prawie, czy to Marcella, czy Linda z filmu Felliniego, ale warto zauważyć, że to nie jest tylko dziennikarz, który gdzieś tam próbuje poderwać pamięci na Viaveny. To właśnie bardzo mocno mówisz teraz o tym nieświetnym życiu. Tak, to nie jest tylko Marcello, dosłownie Marcello ze Szybkiego życia, ale to się zwalcza o to, żeby pokazać różne rodzaje męskości. I Mastroianni akurat bardzo często podkreślał, i to go łączyło z Fellinim, że miał w sobie niesamowity pierwiastek kobiecy. Właściwie on i Fellini to jest taki duet jungowski, że tam w tym układzie kobieta w ogóle nie jest potrzebna, co najwyżej może być Julieta Magina, którą się już też zagrał w Angeli Pret, później Fellinego. Także to była walka, żeby pokazać, że ten mężczyzna włoski to nie jest ten gladiator, tylko ten gladiator może być też impotentem.
w Polsce chodzi o Sejm. Ma porządek dzienny układany przez opozycję, że takie rozwiązanie jest do przedyskutowania także w Polsce. I może być mówić także o innych sprawach. Oczywiście to nie może prowadzić do paraliżu pracy większości, do paraliżu tego procesu rządzenia, który już jest związany bardzo ściśle z parlamentem. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Oczywiście warunkiem jest powrót do normalnej pracy. Parlamentu. I tutaj chciałem powiedzieć także rzecz następującą. Znaczy, zwrócić się do opozycji, żeby zastanowiła się nad tym, czy rzeczywiście warto stawiać sprawy tak, iż mamy pełne podstawy powiedzieć, że opozycja uznała, że prawo jej nie obowiązuje. Wielokrotnie na prawo, wtedy kiedy była przy władzy, się powoływała. A dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje pracę Sejmu, a więc regulamin Sejmu, jej nie obowiązuje, bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu, czy wreszcie do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samoobrony. Ta analogia się narzuca. No i przecież nikt nie miał wtedy wątpliwości, że to działania nielegalne, a prawo od tego czasu się nie zmieniło. Mamy tą samą konstytucję i także nie kwestionował wtedy działań, które zostały podjęte po to, żeby tą sytuację rozwiązać. My działamy naprawdę bardzo pościągnie i chcemy być bardzo pościągni, ale apelujemy o to, żeby opozycja wróciła do sytuacji, w której uznaje, że prawo obowiązuje. Bo posłowie opozycji podważają prawo, tak jak wszyscy obywatele. Nie mają tutaj żadnych przywilejów i podlegają w szczególności temu prawu, które obowiązuje w pracy Sejmu, ale podlegają także prawu innemu, temu ogólnemu, także prawu karnemu. A proszę pamiętać, że i przepisy prawa karnego są tutaj łamane. Że mamy tutaj do czynienia także z akceptacją działań, które w oczywisty sposób mają charakter przestępczy. Blokowanie, odbieranie wolności obywatelom, uniemożliwianie normalnego poruszania się. No to są przecież wszystko przestępstwa. I te przestępstwa są akceptowane. Nie wolno iść tą drogą, to jest droga naprawdę do wielkiego nieszczęścia. I stąd o zwrócenie się do opozycji, o to, żeby tą sprawę przemyślała, ale zwrócenie się także do mediów o to, by jednak opisywały te wydarzenia zgodnie z istniejącym w Polsce stanem prawnym. Bo informowanie obywateli o tym, że jakaś działalność ma charakter przestępczy, to jest informowanie o bardzo ważnym aspekcie sprawy. A przecież media mają obowiązek obywateli informować. I proszę o tym pamiętać. Proszę też pamiętać, że naprawdę niewielu obywateli da się przekonać do tego, że na przykład posłanka wychodząca z Sejmu po pracy zaatakowana, obrzucana jakimiś przedmiotami, żona, to jest agresorka. To jest negatywny bohater wydarzenia. Nie, proszę Państwa, negatywnym bohaterem tego rodzaju wydarzenia są ci, którzy to robią. I ci ludzie dopuszczają się po prostu zwykłego przestępstwa. I media mają święty obowiązek o tym mówić. Mają święty obowiązek tego rodzaju rzeczy społeczeństwu przedstawiać. No bo jeśli dochodzimy do sytuacji, w której jest inaczej, no to mamy do czynienia naprawdę ze stanem bardzo już niebezpiecznym. Niebezpiecznym dla wszystkich. Nie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie dla obecnej ekipy rządzącej, tylko właśnie dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, całego narodu, oczywiście także dla dziennikarzy. Więc tutaj zwracamy się o to, żeby te dotychczasowe bardzo
sytuacjach, jak się po prostu z naszej perspektywy, bo to był gdzieś człowiek w innym świecie. Może dlatego dogadał się z takim surrealistyczną postacią, jak tym nimi. Lepsza przeszłość od ról, jaki grał na polu Macrolongo do życia prywatnego. I tutaj no też legendy krążą na ten temat, jakim był uwodzicielem, jego słynne romanse, między innymi z Kai Dunaway, czy Kocin Denef. Kocin Denef to jest nawet owoc tego romansu, czyli córka Kiara, prawda? Ale jak to było właśnie z tymi jego romansami, z tymi podwojami wreszcie? Taki pierwszy znaczący romans, czyli 1947, wtedy jeszcze nikomu nie znam, ale pewnie wychodziła za wózku dziewczyna, Simbana Mangana. Miała to być kobieta jego życia, rozstali się. Potem zdarzyła się rzecz, można powiedzieć, osobliwa, bo Marcelo Mastroianni mimo swojego życia znała stosunkowo wcześniej na naszych życiu, miała 25-26 lat. Była to Chiara Carabella i bardzo szybko też narodził się owoc tej miłości. Była szczęśliwa rodzina w latach 70. jeszcze kiedy się Marcelo Mastroianni trzymał się w ryzach, to znaczy nic nie wychodziło. Ale po sukcesie swojego życia to była taka petarda, że jego nie było ciągle w domu, gdyż tam o tych romansach mówiło się głośno. Uzależniała się tak, że szybkie życie wymyśliła określenie paparazzi, to oczywiście wcześniej było, ale naśladując rzeczywistość wypracowaną przez niego, Marcello i tej prawdziwej takiej mowy, życia nie mieli. Gdzieś tam cały czas byli obserwowani i żona cały czas była. Zdradzana była ponoć na różne sposoby, tylko że Marcello ponoć wszystkim był na tyle uroczy, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, że on próbował zainstalować z każdym jakiś związek. Z każdą z personażną, z kobiet, z każdym z reżyserów, że zawsze były związki. Nie mieli coś takiego, właśnie dlatego potem czuł się strasznie z tym lesem, poniżeniem, takim porzuceniem, że nie było to, nie była to historia, tak jak się mówi o innych aktorach tego pokolenia, jak Gassman czy Tyniacji, Tyniacji szczególnie, że na jedną noc. Tylko to były takie relacje, na przykład przynajmniej kilkumiesięczne, ostatecznie kilka lat, jak to z Kai Dunaway czy z Catherine Deneuve. Ale żona była zawsze. Tak jak ten nim, że można krążyć od baru do baru, od łóżka do łóżka, ale zawsze jak coś musi być taka ostoja, opoka, musi być ta jedna kobieta. I to przez 20, może 25 czy 26 lat to właśnie była żona Chiara Carabella. Warto zwrócić uwagę, że ten pierwszy romans, który rozróżnił tak naprawdę najbardziej żonę, która to akceptowała cały czas, trochę tak jak Nadina z tym nim, to była właśnie Kai Dunaway. I to jest dosyć ciekawe, że ona była zaraz świeżo po sukcesie Bonnie Clyde, czyli gdzieś tam miała taki niebezpieczny rys dopisany do swojej osobowości. To na nią właśnie przyciągało, bo te kobiety, które były przy Marcello Mastroianni, warto zwrócić uwagę, oprócz żon, a były dwie zasadnicze takie kobiety, które, tak jak mówiłam, które gdzieś za nim stały i go wspierały, to są kobiety bardzo nowoczesne i bardzo silne. No bo gdzieś tak kojarzymy Catherine Deneuve, to nie jest lalka. Ona tak przysięgała, bo tak naprawdę opozycję jego własnego charakteru, gdzieś tam przeciwieństwo jego charakteru i to on był właśnie tym w tym układzie tą miejscu powiedzieć słabszą, broń Boże, ale tą bardziej miękką stronę, która gdzieś się musiała z tym kryć, było jej źle, z tym, że zdradza. Kobiety były konkretne. Kai Dunaway chciała, proszę bardzo, urodzić dzieci, tak jak się w swojej biografii nawet zakochałam się w nim od razu, ale nie pasowała mi na rzecz, na wykonanie żonę, który nie chciał zostawić. A on jako dobry katolik, to jest powództwa moralność, no, zdradzać mógł, ale żonę zostawić nie chciał. Także z tymi rozwodami to się też rozwód po włosku, było bardzo ciężko wywrzeć. Także z Catherine Deneuve już było wtedy, ta córka się pojawiła, kiedy on już się rozstał z żoną. To też było tak, że on bardzo lubił ten związek. Ale gdzieś za słaby dla nich w pewnym sensie i on to dobrze odgrywał, miał tego świadomość, bo autoironia to jest klucz do zrozumienia Mastroianniego, który wiedział, że niedojrzałość może być sukcesem i kluczem do tego, żeby tę karierę już rozciągnąć na tyle lat. Mówimy o karierze, która do lat 90., pomimo później choroby, cały czas miała się bardzo dobrze i to nie jest gwiazda, który odpadł w jakimś momencie. Tak jak Catherine Deneuve, to nie jest gwiazda, może zagrać może słabszym filmie, ale to jest gwiazda takiego już poziomu, że to już jest po prostu gdzieś Catherine Deneuve. No i ona tak miała. Koncentrując się na jego życiu osobistym i na tym, jaki obraz z kolei jego jako mężczyzny jest w filmach, chciałabym jeszcze zatrzymać się nad postacią Sophie Loren, ponieważ oni zagrali wspólnie w kilkunastu filmach i oczywiście no, było naturalne, może to pytanie, czy między nimi tak z Wojciechem Pięknych Ludzi doszło do romansu.
12 miesięcy. Wprowadziliśmy program Rodzina 500+. Przypomnę, że ponad milion 300 000 dzieci na wsi skorzystało z tego programu. To jest blisko ponad 60% wszystkich dzieci mieszkających na terenach wiejskich do 18 roku życia. Że ten program przekłada się bardzo realnie i pozytywnie na życie polskich rodzin, ale też, jak wcześniej powiedziałam, wpływa pozytywnie na polską gospodarkę. Wprowadziliśmy od 1 stycznia 2017 roku, będzie obowiązywała minimalna płaca 2000 zł, minimalna emerytura 1000 zł, stawka godzinowa 12 zł na godzinę. To są wszystko działania, które miałyby na celu przede wszystkim zabezpieczyć polskie rodziny, poprawić byt polskich rodzin. No i wreszcie zobowiązanie, które podjęliśmy jako pierwsze, mówiąc Polakom w czasie naszych jeszcze kampanijnych spotkań o tym, że przywrócimy poprzedni wiek emerytalny i to również zostało zrealizowane, wiek emerytalny w tej chwili wróciliśmy do poprzedniego wieku emerytalnego, została przyjęta ustawa przygotowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To są zobowiązania, które zostały spełnione. Co w przyszłym roku? W przyszłym roku najważniejsze, najbardziej będziemy koncentrowali się na sprawach gospodarstw, a więc gospodarka, a więc program odpowiedzialnego rozwoju, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte przez rząd, pracuje nad kolejnymi, kolejne będą wpływały sukcesywnie do parlamentu. To są ustawy, które przede wszystkim wychodzą naprzeciw polskim przedsiębiorstwom. Chodzi nam o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli odpowiednie warunki do realizacji swoich planów, żeby mogli się rozwijać, ale też z drugiej strony proponujemy i zachęcamy do inwestowania. Do inwestowania właśnie tutaj w Polsce i stąd te przepisy, które będziemy w tej chwili proponować, mają też taki cel. Budżet państwa jest stabilny. Budżet państwa jest stabilny i wszystkie te projekty, te plany, które przyjęliśmy w tym roku, będą realizowane. Ma pełne zabezpieczenie program Rodzina 500+, ma pełne zabezpieczenie finansowe również wszystkie pozostałe projekty społeczne. Ja przypomnę państwu, że pozytywne efekty zaczynają przynosić również już te zmiany, które wprowadziliśmy w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ponad 11 miliardów złotych, ponad planowane dochody zostały w tym roku, zostało już znalazły się w budżecie państwa. To są efekty działania właśnie poprzez zmiany w systemie podatkowym, poprzez zmiany ustaw dotyczących podatku VAT, uszczelnienia systemu. I to będziemy konsekwentnie również realizować. W Polsce jest wystarczająca ilość pieniędzy na to, by realizować ambitne projekty społeczne, ambitne projekty gospodarcze, tylko że musi być przede wszystkim mądra i skuteczna polityka finansowa państwa. I tak to w tej chwili się dzieje. Chcę też państwu powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych powodów do tego, aby obawiać się, że sytuacja finansowa Polski w przyszłym roku miałaby się z jakichś powodów pogorszyć. Te projekty zmian, które zostały już przygotowane i wprowadzone, zaczynają w tej chwili przynosić pozytywne efekty. W związku z tym chciałam się również zwrócić do parlamentarzystów, do naszych kolegów posłów, również z klubów opozycyjnych, ażeby razem z nami wspólnie przyjęli, podjęli właśnie te prace na rzecz Polski, Polaków, żeby te ambitne projekty rozwojowe, ambitne programy gospodarcze dla przedsiębiorców, przecież prawie wszyscy posłowie z każdego klubu parlamentarnego zawsze podkreślają, że ich celem jest praca na rzecz właśnie przedsiębiorców, gospodarki, więc zróbmy to razem. Zróbmy to razem, są dobre projekty, jest dobry plan. Polska potrzebuje takiej mądrej polityki gospodarczej, która została przygotowana i sądzę,
że właśnie w tej dyskusji parlamentarnej, w tej rozmowie na temat spraw gospodarczych możemy bardzo dużo dobrych projektów dla Polski wspólnie podjąć. Jest tylko potrzebna wola, współpraca i skoncentrowanie się na tym, na co czekają Polacy. A Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na tym, na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów. Bartosz nie przyznał się do zarzuconego maszynu. Łukasz Mosiak został kopnięty w głowę podczas imprezy w jednej z młodzieżów kręgielni w czerwcu ubiegłego roku. Obsługa klubu znalazła go w łazience. Od razu wezwano pogotowie, a pokrzywdzono udzielono w tym czasie pomocy. Na polskim uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przez kilka miesięcy. Wraz z adwokatem zgłosił się do prokuratury w Płocku w lutym tego roku. Śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza zostało automatycznie wznowione. Do tej pory odbyło się 9 rozpraw. Oskarżony Bartosz N. przebywa w areszcie. Aby w sprawie zabójstwa Łukasza Masiaka ma zapaść przyszłym roku. Szanowni Państwo, 16 grupie 2016 roku na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubu opozycyjnych i uniemożliwienia mi prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia obrad posiedzenia Sejmu na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obrad, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad. Zostały postawione publiczne pytania, publicznie pytania i do nich się w tej chwili odniosę. Marszałek Sejmu ma wynikający z konstytucji regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad była debata nad głosowania nad budżetem państwa na rok 2017. Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogły być oderwane od meritum sprawy, a tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania. W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umowę.